film o wojnie. I w tych barwach walki była scena, jak partyzanci wysadzają pociąg w powietrze. Naprawdę. Pociąg w powietrze i wysadzają w powietrze też komin, tak, to chyba było tak. No i przyjechała jakaś wysoka komisja na plan, a to wiecie, to były lata 60. tam walkie-talki, te radiotelefony nie istniały, jakieś radiostacje, no było jak było. No i taki kierownik, ktoś z kierownictwa produkcji wysokopartyjny chciał się przed tymi kontrolerami popisać, że on tu rządzi. Oczywiście w czasie kręcenia filmu gościa nie ma, bo rządzi kierownik planu. Tak, a on gdzieś tam spał, chlał, w ogóle się nie interesował tym, ale przed tym, no i wiedział, że jak się machnie prześcieradłem, to pirotechnik tam daleko wysadzi komin w powietrze. No i pyta się ten kontroler, co znowu? Nie pokazuje, co ludzie nam podesłali. Ten kontroler mówi, a jak ten komin, skąd będziecie wiedzieli, kiedy macie kręcić, jak ten komin ma być wysadzony w powietrze? A ten, który się obudził z produkcji, mówi, no, mamy tu prześcieradło, jak ja wezmę te prześcieradło i tak machnę, to komin wleci w powietrze. No i tak zrobił. Ten komin. Srut, bo pirotechnik był na stanowisku. I na bazie potem tego zrobili film, nic śmiesznego. No, Cezarium podróżył. Słuchaj, powtarzano te numery, powtarzano, bo takie numery były, a sytuacja wysadzenia pociągu w tym filmie, to opowiadał mi Andrzej Żółkiewski, że Amerykanie się zachwycili tą sceną, ale tylko do momentu, kiedy się dowiedzieli, że to prawdziwy pociąg. Prawdziwy wysadzili się, tam, bo oni wysadzali już makiety, wiesz, nie do odróżnienia. No, no i tak dalej, tak jeszcze, dalej. Wiesz, no. Podobna sytuacja miała miejsce, kiedy kręcono film w Szczecinie, jako się nazywał, Młode Wilki. No i tam była taka Młode scena, Wilki. Jak... Nasz bohater teraz telewizyjny, James Bond w telewizji polskiej. Jaki mówi? Miłośnik Ogórek. Tak. No, Ogórka. Swego Ogórka. Nie, no to na pewno, ale... Tak. Lubi kisić. Mówią. No dobra, no. Dobra, jedziemy. No i w każdym razie tam była taka scena, jak ci przebrani za antyterrorystów w lesie podchodzą i tam strzelanki są. No i grają, te sceny grają. No a że to nie był las, tylko taki no większy teren parkowy, no przyleśny, tak? No ale w mieście, no to ktoś się ostał i zadzwonił na policję. No to przyjechało prawdziwe AT. I co za, i cóż za konsternacja, kiedy idą aktorzy, którzy to grają, a za nimi idą prawdziwe AT i zaczyna się awantura o to, nie? Że ci broń, ta policja, jedni na drugi szli. No ktoś nie doinformował, że film się nagrywa. A w rosyjskim kinie kiedyś był prawdziwy nabój. Broni. I co? No i wystrzelili, oczywiście nikomu się nie stało, że coś tam postrzelili. I tak, oj, bocha szybka była. Ubili kogoś, nie umieli. O, spacji, bo. No, puśćmy naszą piosenkę, zobaczymy się nabój. Uwaga, eksperymentujemy. Jak wywalał... Ale tutaj komunikat, który myśmy mieli, Państwo, bo ja też nie wstydzę się, nie boję się, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy wam tego nie pokazywać. W momencie, w którym nadajemy, znaczy ja jako nadawca, korzystam z czegoś takiego, co nazywa się YouTube Studio. YouTube Studio, no to jest taki jak gdyby od tyłu... Zaplecze, tak. ...które widzimy, wygląda to tak. I w tym YouTube Studio, tylko włączymy, widać głowuszkę. I w tym studio mamy informacje, jaki jest aktualny tytuł, jaka kategoria, czy jest, ile osób w danym momencie ogląda. Tutaj w statystykach są też inne informacje, ile jest polubień do danego tego, jaki jest czas nadawania, średnie oglądania, ilość odtworzeń. No mamy takie różne statystyki, stan transmisji, czy jest w porządku, czy nie w porządku. Jak chcecie zobaczyć, są jakieś statystyki dotyczące ilości rozmów na czacie, ile jest odtworzeń filmu tutaj. Dlatego nie raz mówimy, że film został odtworzony już 30 tysięcy razy, po tym widzimy to po prostu, po czym się kończy i wy widzicie, że on został odtworzony 10 tysięcy razy. A tak, jedna I teraz tu, gdzie widzicie ten napis doskonałe połączenie, to z tym razem może się pojawić jakiś komunikat. Na przykład, za chwilę wam zasymuluję... Spauzowałem tutaj na chwilę obraz i
zbieranych danych jest bardzo niska, więc za chwilę YouTube dojdzie do wniosku, że coś jest nie tak. On nie zrozumie tego, że jest spauzowany obraz, natomiast zrozumie informację, że jest bardzo wolna transmisja danych i dojdzie do wniosku, że może jest to jakaś usterka. A skoro jest to usterka, no to wyślę tam komunikat, że szybko wyślę, transmisji... nie wyślę. No, może nam nie wyśle, tak. Ja zapomnę. Jest nie tak. Czy ktoś ma to nagranie do tego momentu? Tak. Mają? Nie wiem, no właśnie się zaraz zapytamy. Czy ktoś może nagrywał na żywo? Ktoś nagrywał naszego żywca, bo my go musimy puścić do tego momentu. Musimy go puścić z powrotem u siebie. Słuchaj, włącz naszą piosenkę i zobaczymy, ale nie, no dobra, tylko chcę wytłumaczyć ludziom. No. No nie, akurat teraz nie wyrzucę tego komunikatu, więc to mam, dobrze, mogę demonstrować. Tam się pojawił na tu się pojawiał komunikat, że transmisja danych jest zbyt wolna, sprawdź tak dalej. Albo na przykład, uwaga, w twoim materiale wykryto treści, które podlegają prawom autorskim, twoja transmisja może zostać wstrzymana. Na przykład taki komunikat. Tu, w tym miejscu idzie doskonałe połączenie i stan transmisji, tutaj też te informacje się wyświetlają. No i nam się tu wyświetliła informacja, że twoja transmisja została zawieszona z powodu naruszeń praw autorskich. A z tego, co wy pokazujecie na Facebooku, z komunikatów, które wam się wyświetliły, to one nie były zatrzymane, poczekajmy, zaraz tylko nie mam mowy. Ona nie była zatrzymana z powodu praw autorskich, tylko została usunięta z powodu naruszenia standardów. Naszą piosenkę, zobaczymy, co się wydarzy.